przyjechała hełmianka 4.0, przyjechała Avia 3.1. Myślę, że naprawdę zasłużyliśmy na duże brawa i jest dla kogo grać, bo mówię, jest kartka kibiców, ale naprawdę są za nami, jak wygrywamy, także że PSS-u zagrał super dzisiaj, bo walczyliśmy, w sumie w każdym meczu walczymy na całego, jeżeli jeździmy na dupach, jak to się mówi, za przeproszeniem, to i są wyniki. Cieszy to, mamy 18 punktów i jest 3 mecze do końca. Stałe fragmenty ustawiły ten mecz. No, Strumyk po prostu jest rzut rożny, później dwa rzuty wolne, 3 uderzenia z głowy, 3 bramki. Boisko w fatalnym stanie, ciężko pograć, więc tu zadecydowały stałe fragmenty gry. No i w tym elemencie byli od nas dużo lepsi, mieli sporo wyższych zawodników, wykorzystali swoje atuty. To chodzi o konsekwencje, no jeżeli coś się ćwiczy i mają wychodzić, mają blisko siebie gryć przy stałych fragmentach, iść na piłkę, no, a później 3 bramki się dostaje praktycznie w ten sam sposób, nawet prawie z tego samego miejsca w polu karnym, no to o czym my tu mówimy? Myśmy się spodziewali bardzo trudnego meczu. Uczulaliśmy się na odprawach przedmeczowych, że będziemy mieć mały problem w powietrzu. To okazało się odwrotnie, bo to my zdobyliśmy 3 bramki ze stałych fragmentów gry i 3 razy gdzieś tam byliśmy szybsi w polu karnym przeciwnika i udało się wygrać. Natomiast no, cieszę się niesamowicie, chociaż może po mnie tego nie widać, bo jest bardzo zimno, ale w przerwie, gdy wygrywaliśmy 1-0, powiedzieliśmy sobie, że jest dla kogo wygrać ten mecz, bo widzieliśmy tutaj cierpiącego Marka Brusika po jednym ze starć, gdzie no naprawdę chłopak widać było, że cierpi i chcieliśmy dowieść to zwycięstwo i jemu to na pewno dzisiaj dedykuje cały zespół.